Po tym, jak ogromnie spodobał wam się eksperyment, którym rzucałem granat w milion Dragon Lorów, przyszła pora na coś jeszcze bardziej hardkorowego. Dzisiaj sprawdzimy, co się stanie, gdy w CSGO wybuchnie w jednym momencie ogromna ilość bomb. Już teraz zdradzę wam, że efekt jest niesamowity i warto obejrzeć ten odcinek do końca. Chcesz wygrać AK-47 Orbit? Wystarczy, że zostawisz suba, dzwoneczkiem, lajka pod tym filmem i napiszesz w komentarzu słowa Tłusty Czwartek. Tak jak obiecałem, wyniki wszystkich konkursów pojawią się w tym tygodniu na grupie PBG Team, do której link macie w opisie. Jedziemy z tym śledziem. Generalnie to wykonanie tego eksperymentu było bardzo trudne, ponieważ CSGO w różnych momentach spawnowania bomb się po prostu wyłączał. W tym momencie widzicie urywek właśnie tego długiego procesu. I w końcu nadszedł ten moment. Odpalamy! Wow! Wybuch wygląda jak fajerwerki, no niesamowite, jak wam powiem. Po wielu próbach testów i różnych ustawień stwierdziłem, że najlepszy efekt daje, gdy wszystkie paki znajdują się właśnie w jednym miejscu. Można powiedzieć, że na sobie. Inne próby właśnie widzicie, ale to nie koniec, bo zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. Gdy rzucimy na bomby sporą ilość smoków, to po wybuchu ta dioda, która na niej się znajduje, zostaje w ziemi i przy ponownej próbie detonacji nie dość, że się właśnie nadal świecą, mimo że bomb nie widać, to jeszcze zespawnowane paki po tym procesie w dziwny sposób nie wybuchają. Trochę zawiłe, ale wszystko widzicie na filmie. Pewnie nigdy nie zastanawialiście się, że można uzyskać takie ciekawe i niesamowite efekty w CSGO. Powiem więcej, nie każdy wpadł na taki pomysł, aby taki eksperyment przeprowadzić. Także jeżeli chcecie więcej takiego typu odcinków, to zostawcie suba, łapkę w górę, a jeżeli chcesz, abym polajkował ci zdjęcie na Instagramie, to zaobserwuj najpierw tam mój profil, link w opisie. Dzięki za oglądanie, cześć!